Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj u kolegi Tomasza Rumińskiego w oddziale 0326 w Toruniu. Jesteśmy podczas oczekiwania na lot. Trwa lot gołębi ze Strasburga. A my wcześniej zrobiliśmy tutaj zdjęcia gołębiom młodym z hodowli kolegi Tomasza, które gołębie będzie miało na sprzedaż. Jest to 18 sztuk gołębi, jeden jest z 2018 roku, natomiast pozostałe gołębie są z 2019. I teraz akurat korzystając z okazji, że mamy troszeczkę czasu, to chcemy też te kilka z tych gołębi, które będą wystawione na aukcję, zaprezentować. Teraz trzymasz, Tomek, jakiego gołębia? To jest ten goła samiczka z 18 roku, późna. No, tylko dlatego jest ta, bo to jest córka olimpijki 75-50, no i na nią już jest zrobiony certyfikat DNA badania. Nie? I ona ma właśnie ten certyfikat. A na modę z tego roku jeszcze nie miałem zrobiony, dlatego daję tą na razie. Nie? To jest samiczka, tak jak samica. Taka nakrapiana pstra, tak, ładna. Pokażmy skrzydełko tego gołębia. To jest jeden gołąb, który w tym roku, wiadomo, są tego obrączki derby, to ten ma obrączkę z zeszłego roku, tak, ale już następne gołębie, które tutaj będziemy prezentować, są wszystkie na obrączkach derby. Czyli będzie tam, to co ciekawe, u was to chyba było nawet 7 tych, to więcej jak milion. Powyżej miliona. Tak. U was w oddział liczny, przypominamy, tutaj jest hodowców aktywnie lotujących 150. 150 na pierwszy lot poszło ponad chyba 7 tysięcy gołębi. 6 tysięcy, a tutaj teraz na, tu już mamy 6 czy 7 lot w oddziale. 6 lot to 400. 4100 gołębi ponad, także widzimy, że to naprawdę silny oddział z dużą ilością hodowców. To jest gołąb po końcówce 360. Taki niebieski. Niebieski, brudny, jeszcze to będzie samczyk. Raczej to jest syn 999, takiej samicy, no co ma 11 roczną w Polsce, ale i, no i dzieci, wnuki super lecą w rodowodzie, to będzie opisane. Także, a ojciec to imbret na no, taką parę 732-734, co też był czwarty, piąty, siódmy gołąb w Polsce po nich. No. No właśnie, tam też gołębie, jakby ktoś jeszcze nie znał tych gołębi kolegi Tomasza, to przypominamy, podstawą hodowli to jest takie dwie pary pochodzące z hodowli Faber-Maczyński, prawda? W sumie trzy pary. Trzy, ale tam jeszcze masz kilka takich gołębi, co już było kilka. Tak, parę, no właśnie. Głównie podstawą to są te gołębie Faber-Maczyński, Roland Faber, przepraszam. Tak. Te pierwsze to były DV0127, to były Faber-Maczyński, ale DV0901, te, które mają początek, to są już od Rolanda i Denisa Fabera. Tak. Roland to ten starszy, Denis to syn. Kiedyś, tak jak ktoś sobie by chciał ich poznać, to może zobaczyć, kiedy byliśmy u Rainera Pittmana podczas otwartych dni, chyba bodajże 4 lata temu, kiedy te pierwsze dni czy drugie to były, organizował. Akurat tam spotkałem Rolanda Fabera. I on właśnie, i syna jego też, także tam można sobie się z tymi hodowcami też zapoznać. To teraz jest jakiego drugi, masz gołębia? Końcówka 393, no to raczej będzie samczyk, no jest jeszcze taki piszczek. I to jest gołąb po córce olimpijki z tamtego roku z Poznania, po 990, a ojciec to syn tej 999. No i to był bardzo dobry lotik, no drugi, trzeci, czwarty konkurs miałem. Także myślę... Teraz córka też tej 990 super leci w tym roku. No tutaj kolega nam na razie prezentuje takie gołębie ciemne, widzę, i nakrapiane, tak, tam był ten pierwszy. 48-49. Teraz... Proszę, 48-49 to jest... Są dwie końce... gnieździaki po prostu, tak? Nie? To jest ciemny pstry. Ojciec to jest brat olimpijki 71-50, a matka to imbret na 733-304, tą podstawową parę. To szpaka widzę masz w kolejnej klatce. Co? Tak, jest jeden, zaraz go może też. Pokażemy też, bo szpaku ty nie masz takich gołębi za bardzo, takich, żeby były kolorowe. Z reguły to są takie, o, tak widzimy, niebieskie, nakrapiane. No, to jest 51 końcówka. To jest imbret na 733-304 właśnie, tą podstawową parę. To jest podobne. To jest 51 i 52. Wydaje, że będzie chyba ten, to z takimi białymi piorami w ogonie oba wyszły, no to jest tak, 52, nie? No najlepiej w rodowodzie to wszystko będzie opisane. Rodowody wszystkie mamy zeskanowane, popatrzmy, o, tu jest chociażby jeden takiego gołębia 4703 na obrączce tej derby. Widzimy, o, tutaj ojciec to jest 3331 i wywodzący się właśnie tej podstawowej pary. A tu od Waldemara Piszczały po gołębiach oryginalna. Samiczka od Tomka Rumińskiego już pochodząca i to jest siostra asów lotowych. W tej hodowli Tomek się chowa. To jest 0,3 samiczka. Tak, to jest tych pierwszych. To jest właśnie ta, którą teraz patrzymy. Tak. Dlatego te podstawy te mają 100, 47,03, a niektóre mają 11,54 początek. Nie? Musiałeś obrączek dobrać, tak? Znaczy, bo na początku miałem te do lotów, to jest tych obrączek jeszcze, a później miałem dobrane obrączki. 4757 też taki gołąbek, to jest pierwszego lęgu, ten niebieski. No, on ma już 5 lotek do zrzucenia tylko, nie?
I to jest imbry też właśnie na 711-685 na tą parę. Czy te gołębie, któreś ktoś będzie mógł sobie nimi lotować, jak nie chciał, czy nie za bardzo? Znaczy, tego gołąbka i tego 03, no to myślę, że są przestare, nie? Bo to już raczej no, ciężko. Stare, ale, ale te młodsze, te piśki do lotów jak najbardziej też by się lodowały. Dobrze. Czyli mamy gołębie, które Tomasz wystawia na aukcji u nas, zaprezentowane. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się, a tak jak mówimy, Tomek, ty jesteś w oddziale teraz. Prowadzisz akurat w lotach, tak? Na pierwszym miejscu. Ale depcze tam, bo ty nie masz łatwo w dużej konkurencji, ale silnie depczą. To powiedzmy jeszcze, jakich konkurentów największych takich tutaj masz? No w tej chwili Janusz Zaboty bardzo dobrze leci. Chyba przed chwilą dzwonił nawet, jak właśnie rozmawialiśmy. No jak dzwonił właśnie. Bo czekamy, bo się spodziewamy tak około tej 10, że te gołębie się mogą już pojawić. Tak, tak. Dobrze. Także dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji. Do zobaczenia i dobry lot. Dobry lot.